Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku pierwszego odcinka z pierwszego sezonu Sąsiadów z Piekłorodem. Pierwszy odcinek, pierwsza pułapka. Sąsiad to wredny typ, o czym zaraz się przekonacie. Dziś jednak siedzi wyjątkowo cicho, to podejrzane. Pewnie knuje zaś wyjątkowo paskudnego, albo szpieguje innych sąsiadów. Na wszelki wypadek Woody postanawia obejrzeć, rozejrzeć się trochę po jego mieszkaniu. Cztery pułapki mamy. Ja już to wiem jak zrobić, więc to będzie szybko. Więc tak. Dobra. Po odcinku pierwsza pułapka. Przychodzi Woody, bez wytrycha, bez niczego, z buta wjeżdżam do lodówki, biorę parzet i parówki. Zaczynamy od tego. Z szafy wyciągamy poduszkę i pierdziuszkę. Ja, czemu ja nie będę do kibla idę? Teraz tak. Z apteczki bierzemy klej. Pan idzie tu do okna, więc my wchodzimy do góry. Zakładamy tu poduszkę. Jest. Wiążemy mu kabel od telewizora, znaczy antenę od telewizora. I schodzimy na dół. Teraz, gdy on idzie tu, to my idziemy do góry. Dobra, on tu się wkurza. Widzi antenę. My idziemy do lodówki. Znajdujemy jajko. Klejemy mu te. On tu się zesrał. I jajko wkładamy do mikrofalówki. I schodzimy na dół. O, mu coś w krzyżu strzeliło. No i to tyle. Taki szybki odcinek będzie, nie? To nie będzie taki bardziej... zagrajmy, więc to będzie takie przechodzenie, takie no jak się przechodzi, tak? O. Nie będę tak kompletnie łysy, nie? Chociaż jestem łysy, byłem łysy, ratemet. Ty patrzcie, wkurzony. Habla, blablabla. O, posprzątał. I ostatnie. Aż ci się przykleiło, koleżko! Habla. Czemu ja mam 100%? Przecież dobrze wszystko zrobiłem, tak jak trzeba. Nie ogarnąłem trochę. Ale zrobiłem, tak. Miałem 100%, nie wiem czemu teraz mi tak nie wyszło. Ale zrobiłem wszystko tak samo, ale spoko. W kolejnym odcinku, Telemaniak. Jak co niedziela sąsiad przesiaduje przed telewizorem, popijając od czasu do czasu zimne, bezalkoholowe piwko. Czyli w skrócie kretyn. Co chwila kursuje między pokojem a lodówką, w której trzyma zapas browaru. Niestety nasz sąsiad nie ma żony, żeby się nią wysługiwać, więc musi sam chodzić, dlatego ma takie chude łydki i groby brzuch. Jakim cudem Woody ma tu zostawić jakąś pułapkę? Cierpliwość jest cnotą. Myśli Woody zakradają się do mieszkania sąsiada. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Pompa!